Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będę mówić Wam o aktorze, którego życie zmieniło się w momencie przekroczenia wieku 30 lat, ponieważ właśnie wtedy otrzymał propozycję zagrania roli, która stała się później rolą kultową i dla wielu też bardzo kontrowersyjną. Chodzi o Jana Mączkę, którego życie zmieniło się, kiedy pojawił się na planie serialu Tulipan, a dokładniej nawet wtedy, kiedy ten serial zaczął być emitowany. Jak dobrze pamiętacie, historia Tulipana, czyli podrywacza, uwodziciela polskiego Kasanowy, który z rybaka stał się człowiekiem, który chwalił się tysiącami podbitych kobiecych serc i nie tylko, sprawiła, że naprawdę protestowano w kraju. Z jednej strony, a z drugiej strony było wielkie uwielbienie, zarówno dla postaci, jak i dla aktora. Taki paradoks, ale właśnie, jak pan Jan Mączka sobie poradził z tym, co się działo wokół niego, kiedy okazało się, że wcielił się w rolę Tulipana? Panie za nim szalały. Jak więc odbiło się to na jego rodzinie? Co na to żona? Dlaczego pan Jan sam mówi, że nie do końca dzisiaj lubi wspominać te role? Wszystko Wam zdradzę, więc serdecznie zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. Jan Mączka urodził się 17 maja 1956 roku w Karwinie, ówczesnej Czechosłowacji. I ciekawe też, czy zdawaliście sobie sprawę, że pan Jan nie jest Polakiem. Jestem dwujęzyczny, wychowałem się tam, jestem Polakiem z Zaolzia. Mam maturę z języka czeskiego, mówił w wywiadzie dla Świat i Ludzie. Nie mam polskiego obywatelstwa, ponieważ nie urodziłem się w Polsce. Tłumaczy faktowi aktor. Urodziłem się w Czechach i mam czeskie obywatelstwo. Jednak pan Jan przyznaje, że spędził w Polsce tyle lat i jest z naszym krajem tak związany, że czuje się Polakiem. W Wikipedii jest napisane czeski i polski aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Czeski jest na pierwszym miejscu. Może to kwestia kolejności alfabetycznej, ale ja jestem Polakiem i czuję się przede wszystkim aktorem polskim, chociaż rzeczywiście w Czechach się urodziłem i wychowałem. Pochodzę z Zaolzia, więc mam dwie ojczyzny. Często Wam mówię, że coś przyszłych aktorów pcha już w tę stronę aktorstwa, ale może też panu Janowi była pisana już rola takiego uwodziciela amanta, bo mówi, że z flirtem zapoznał się dość wcześnie. Bo w jednym z wywiadów przyznał, że pierwszy raz zdarzyło mu się flirtować z przyjaciółką w podstawówce, a swoje dzieciństwo w Czechach wspominał jako naprawdę bardzo dobry okres. To był jeden z najszczęśliwszych okresów w moim życiu. Miałem kochających rodziców, wspaniałego brata i dwie siostry. Jestem najmłodszy z całego rodzeństwa. Może dlatego różne wybryki uchodziły mi na sucho, mówił w Superekspresie. Jego rodzina była wielopokoleniowa, bardzo zżyta, bardzo ze sobą związana. To sprawiało, że już w dorosłym życiu pan Jan bardzo często wracał do uczuć, które mu wtedy towarzyszyły, ale także do smaków i zapachów dzieciństwa. To w sumie ciekawe, że w ten sposób zapamiętujemy dużo takich przyjemnych wydarzeń. No w sumie jedzenie to bardzo przyjemna czynność. Smak chleba z masłem, pomidorem i cebulą. Pomidor oczywiście z ogrodu moich dziadków. Każde święta, uroczystości rodzinne spędzaliśmy właśnie u nich. Natomiast już pomijając te flirty, bardziej do tego, że w przyszłości chciał zostać aktorem, przyczyniły się siostry i sąsiad. Nie miałem określonego wzorca teatralnego czy filmowego. Mama i siostry uwielbiały chodzić do letniego kina i często zabierały mnie tam ze sobą. U jednego z sąsiadów odbywały się projekcje tzw. filmów z puszki. Chętnie je oglądałem. Natomiast pan Jan przeprowadził się do Polski na studia, które wybrał w Krakowie. Szkołę teatralną ukończył w 1982 roku. Natomiast już w czasie studiów grywał w teatrze, zarówno w Polsce, jak i w Czechach. Na scenie zadebiutował w wieku 24 lat. Przez 3 lata występował na scenie polskiej teatrów w czeskim Cieszynie, a potem przez resztę życia związany był z krakowskimi teatrami starym i tradycyjnym oraz scenami stołecznymi. Jednak często słyszy się w ostatnim czasie o tym, że środowisko aktorskie bywa trudne, szczególnie dla nowicjuszy. Często mówi się, że w szkołach teatralnych bywa nie zawsze przyjemnie i że aktorzy też potrafią nie być do końca przyjemni dla nowych, ale z moich opowieści jakoś wynika, że jednak dużo tego dobra przewija się przez środowisko aktorskie i tutaj będzie również taki przykład. Grałem w krakowskim Starym Teatrze w spektaklach Andrzeja Wajdy, Jerzego Jarockiego u boku wielkich aktorów. Nigdy nie dano mi odczuć, że jestem młody, nowy i że niczego jeszcze nie umiem. Nikt nie afiszował się ze swoją wielkością.
A później udało mu się także występować w spektaklach teatru telewizji. Natomiast jeżeli chodzi o film, to zarówno był to debiut, jak i wielki przełom, bo mowa oczywiście o serialu Tulipan. Był rok 1986, kiedy ten serial pojawił się na ekranach. Jak dobrze pamiętacie, serial ten był oparty na prawdziwej historii Jerzego Kalibabki. Zrobiłam o nim odcinek, więc jeżeli macie ochotę, to tutaj w karcie go znajdziecie. Tam opisana jest cała ta historia, ale w telegraficznym skrócie chodziło o młodego rybaka, który wyrywa się ze swojej rodzinnej miejscowości po tym, jak orientuje się, że ma naprawdę wielki wpływ na młode kobiety, które wręcz są w stanie stracić dla niego głowę i postanawia w ten sposób zarobić trochę pieniędzy. Serial natomiast reżyserował Janusz Dymek, a inspiracji dostarczyła seria publikowanych na łamach Tygodnika Powszechnego artykułów, w których autor Leszek Konarski dokładnie opisywał sposoby działania Kalibabki. I faktycznie pan Jan wcześniej miał doświadczenia teatralne albo epizodyczne. Dla niego było to wielkie przeżycie i wielka trema również. Z miejsca też naprawdę serial budził bardzo duże zainteresowanie, a wręcz zamieszanie, bo z jednej strony naprawdę spodobał się publiczności, między innymi dlatego, że było tam trochę przepychu i bogactwa pokazanego, więc ludzie też chętnie oglądali ten taki powiew zachodu. Mogli bliżej przyjrzeć się temu, co nie było dla nich dostępne na wyciągnięcie ręki w owym czasie. Z drugiej strony był to serial kontrowersyjny, bo dużo było tam dość pikantnych scen, oczywiście jak na tamte czasy, no i na dodatek dotyczył takiej tematyki, dość kontrowersyjnej. I oczywiście też pan Jan jako Jerzy Kalibabka ubierał się inaczej niż to się na ulicach widziało, ponieważ to był taki trendsetter, no na wiele było go stać dzięki tym swoim miłosnym podbojom. Nosił białe kowbojki, żółty grzebień i krótkie kurtki, które były jego znakiem rozpoznawczym. To wszystko sprawiało, że ten serial osadzony w realiach, w których żyliśmy wtedy, był bardzo egzotyczny. Oczywiście zrobiły się podziały, bo kobiety miały być zachwycone głównym bohaterem, mężczyźni nie bardzo. Ale jak to z tymi podziałami, najbardziej zauważa się te najbardziej jaskrawe, natomiast tutaj było naprawdę pomieszanie z poplątaniem, bo część kobiet go uwielbiała, druga część protestowała przeciwko temu serialowi. Księża ponoć protestowali. Mówiono, że po prostu on prezentuje Sodomę i Gomorę. Ten serial był taki trochę niegrzeczny. Wywołał skandal, bo już w trakcie emisji były naciski, żeby wstrzymać serial. Były protesty różnych środowisk, zdradzał aktor w programie obowiązkowym. Nie pamiętam jakichś szczegółów, ponieważ byłem ogromnie zestresowany. Miałem 30 lat. To była pierwsza moja duża praca przed kamerą. Nie miałem żadnego doświadczenia. Było to dla mnie wielkim wyzwaniem, dodawał. I mimo, że był on taki obrazoburczy dla tak wielu grup społecznych, to jednak jeżeli chodzi o ocenę krytyki, wiele osób mówiło, że był to serial naprawdę dobry. Wtedy uważany za serial obyczajowy, dziś pewnie miałby dużo znamion komedii. Chwalono także pana Jana, który bardzo dobrze wcielił się w tę postać, z jednej strony nonszalancką, pewną siebie, a z drugiej strony człowieka raczej niezadowolonego ze swojego życia, mocno samotnego, tęskniącego za miłością, domem, taką normalną rodziną, którego jednak wciągnął świat, który nie do końca byłby jego wyborem, gdyby to wszystko miał. I pan Jan stał się z dnia na dzień naprawdę wielką gwiazdą, do tego stopnia, że już nigdy nie otrzymał roli tego pokroju. Dodatkowo mówił, że też odbiór wśród społeczeństwa, wśród ludzi, których spotykał, był różny z tego powodu, że ludzie znali tę historię wcześniej, z gazet wiedzieli, że ktoś taki żył, istniał, więc jeżeli zobaczyli to na ekranie, to trudno im było zrozumieć, że to nie jest faktycznie ten tulipan, który uwodził kobiety, tylko aktor, który się w niego wciela. Pan Jan skarżył się, że bardzo dużo osób uważało go za uwodziciela, oszusta, osobę niegodną zaufania. Spotkała mnie bardzo duża popularność. Moja żona z okna podglądała moment, kiedy wychodziłem z kamienicy i patrzyła na reakcję ludzi, którzy z niedowierzaniem przyglądali się, jak opuszczam dom. Nie wierzyli, że ten facet tu mieszka. Ale to nie było tylko tak, że były tylko negatywy. Jak to w przypadku wielu spraw, jak to w przypadku kariery, były blaski i cienie popularności. Wiele kobiet nie mogło zapomnieć ani o Jerzym Kalibabce, ani o panu Janie. Zarówno Jerzy później, kiedy siedział już w więzieniu, otrzymywał listy od wielbicielek, jak i pan Jan. No tak, za mną też szalały. Gdy tylko się gdzieś pojawiałem, rozlegały się podniecone komentarze. Czułem na sobie palące spojrzenia, mówił w Super Ekspresie. Często jeździłem na bardzo popularne w tamtych latach spotkania z aktorami i zawsze były na nich tłumy, głównie kobiet.
Były wśród nich i takie, którym wydawało się, że w życiu prywatnym też jestem taki jak tulipan. Niektóre zwierzały się, szukały dobrego słowa, rady, mówił Mączka. Niektóre także wypisywały romantyczne, a może i nawet bardziej erotyczne listy. No i skoro aż takie duże zainteresowanie było płci przeciwnej panem Janem, to czy nie miał takiego momentu, że po prostu po ludzku chciał trochę z tego skorzystać? Wiedziałem, że budzę zainteresowanie nie tylko jako aktor, ale jako mężczyzna i sprawiało mi to ogromną przyjemność, ale jednocześnie zdawałem sobie sprawę z tego, że to tylko rola. Z Amantem kojarzyłem się także reżyserom, bo potem obsadzali mnie chętnie w rolach związanych z miłością, mówił w Super Expressie. Jednak przyznał, że jak to w przypadku popularności i sławy, cokolwiek nie powiedział, później było wyolbrzymiane i wręcz demonizowane. Mogłem mieć każdą kobietę, albo kobiety za mną szalały i tak dalej. Przecież to jest kompletnie głupie, na pewno nigdy nic takiego nie powiedziałem. Tego rodzaju deklaracje nie są mi do szczęścia potrzebne. I to jest właśnie ta nieprzyjemna strona popularności czy show biznesu, że wkłada się czasem ludziom w usta słowa, których nie powiedzieli. Stwarza się wirtualną rzeczywistość, bo to chwyci, to się sprzeda. Dodam wam tylko, że jeżeli oglądaliście serial Tulipan, to pewnie pamiętacie też rewelacyjną ścieżkę dźwiękową. Muzyka w tym serialu była naprawdę świetna. A wielki przebój Sweet Sweet Tulipan zaśpiewała Urszula, a słowa napisał Jacek Cygan. Ale poza tymi pluso minusami, bo trudno określić właśnie jak pan Jan to oceniał, w postaci zainteresowania kobiet, niestety, jeżeli chodzi o jego karierę, trochę tę rolę uznaje raczej za taką, która negatywnie wpłynęła na jego przyszłą karierę. Mimo, że dała mu wielką popularność i rozpoznawalność w zawodzie również, to jednak zaszufladkowała go i z tej szuflady bardzo trudno było mu wyjść. Wszystkie propozycje, które dostawałem, szły tym samym kluczem. Chciałem, żeby ktoś wreszcie dał mi szansę złamania tego stereotypu, mówił w rewi. Cieszy mnie, że ten serial żyje tyle lat, ale czasami mam już dość tej roli. Nie udało mi się dotąd zagrać niczego bardziej spektakularnego. Mam świadomość, że dla wielu widzów wciąż jestem tulipanem. Ale pan Jan do dzisiaj gra, choć były to role mniejsze i większe. Nie ubolewał bardzo nad momentami przestoju, bo na szczęście zawsze udawało mu się wracać na plan. Jak sam przyznaje, jednak dzisiaj gra się dużo bardziej komfortowo. Nie było kamperów dla aktorów z cateringiem, też bywało różnie. Czasami dojechała zupa z płatką, a czasami nie. Trzeba było o siebie zadbać samemu. Dużym problemem był brak taśmy, co ograniczało liczbę dubli. Jak sam mówi, serial nie stracił bardzo na autentyczności i skoro powstał na przykład Och, Karol w nowej wersji współczesnej, to pewnie i Tulipan mógłby być nakręcony powtórnie, a pan Jan mówi, że w tej roli widziałby Antoniego Pawlickiego. A wy? Uważacie, że Antoni sprawdziłby się? Ale właśnie powiedziałam wam, że jak to mogło wpłynąć, że te wszystkie kobiety tak po prostu uwielbiały pana Jana w tym okresie, w okresie kiedy serial Tulipan pojawił się na ekranie, jak to mogło wpłynąć na jego małżeństwo. Żona, jak już wam przemyciłam, podglądała przez okno, jak ludzie reagują na jej męża, ale musiała pewnie też widzieć, jak reagują kobiety. Na szczęście pan Jan miał głowę na karku, żona chyba nie była zazdrośnicą, bo wszystko skończyło się dobrze. Ja wciąż mam tę samą żonę, dwie cudowne dorosłe córki i zdecydowanie nie jestem typem skandalisty, przekonywał pan Jan. Żona jest bardzo dowcipną kobietą, nigdy jednak nie dała po sobie poznać, że przeszkadzała jej moja sława i popularność, chociaż sama nie lubi tego całego zamieszania związanego z show biznesem, mówił w show. Natomiast czy córki poszły w ślady ojca? Starsza córka występuje w teatrze amatorskim. To jest taka grupa improwizacyjna. Robią bardzo zabawne, inteligentne rzeczy. Córka pracuje jednak w zupełnie innym zawodzie, a aktorstwo traktuje wyłącznie jako hobby. Gdzie później mogliśmy w takim razie oglądać pana Jana? W serialach Pogranicze w ogniu, Czarodziej z Harlemu, Śmierć jak kromka chleba. Mogliśmy go także oglądać przez lata w serialu Złoto Polscy. Zagrał także w Pierwszej miłości, Singielce czy Przyjaciółkach. Od 2002 roku zajmował się także reżyserią teatralną. Jeśli chodzi o filmy, to mogliście go w ostatnim czasie zobaczyć w Wolcie, Piosenkach o miłości czy Malowanym ptaku.
Korzysta także z tego, że jest dwujęzyczny i sporo gra również w swojej ojczyźnie, Czechach. I pewnie zastanawiacie się, czy to jest tak, że jak się zna polski i czeski, to te słowa, które po polsku brzmią zabawnie w języku czeskim i odwrotnie, śmieszą również te osoby, które władają tymi dwoma językami. Pan Jan przekonuje, że nie. Nie lubię takich sytuacji, gdy proszą mnie, weź Janek, powiedz coś po czesku, będzie śmiesznie. Ja po prostu kocham ten język. Ale jedno się nie zmieniło. Pan Jan wciąż marzy, żeby zerwać z siebie tę klątwę tulipana, która, jak mówi, nadal nad nim wisi. Skłamałbym, gdybym powiedział, że rozpoznawalność czy sympatia widzów nie ułatwiają czasem rozmowy, na przykład w jakimś urzędzie. Ale działa to też odwrotnie. Czasem dostaje się sygnał, że właśnie dlatego będzie trudniej, żebyś sobie pan za dużo nie myślał. A pan Jan, chociaż na miejsce życia wybrał Polskę i tutaj najwięcej jednak pracuje, to jednak jeśli chodzi o wypoczynek, bardzo lubi wracać do Czech. Lubię tam przyjeżdżać i chodzić na piwo. Czesi potrafią doskonale je nalewać. To jest prawdziwa celebracja. A podobno też uwielbia tańczyć i robi to świetnie. Jego żona więc to szczęściara. Ale również uwielbia z żoną spędzać czas, najlepiej z dala od domu. Uwielbiają podróżować. Jeśli chodzi o jego karierę, jednak nadal nie powiedział ostatniego słowa i ma nadzieję, że wielka rola jeszcze przed nim. Nigdy nie można być z siebie do końca zadowolonym. Zdaniem moich znajomych przyjaciół odniosłem sukces, ale ja jestem bardzo ostrożny w takich osądach. Staram się nie robić sobie zawodowych podsumowań, bo mi to pachnie jakąś końcówką, a ja się jeszcze na emeryturę nie wybieram. I bardzo dobrze, cieszymy się z tego. Oczywiście serdeczne pozdrowienia dla pana Jana. Wam również bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj. Pamiętajcie, że w karcie odcinki, które już były na moim kanale. Zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, pa pa!